Oddział istnieje już przecież 22. Tak, ale jakbyście odeszli dwie, to ten oddział ma zupełnie inny charakter. Po pierwsze, nikt nie chce, że tak powiem, zajmować się tym, co jest, że tak powiem, nie bezpośrednio do chorego, bo została właściwie tylko Mania. Przyszły te młode dziewczyny, które się nauczyły, nie mogłem ich zmusić do tego, żeby wzięły 10 elektrogramów i opisały. Jak ktoś nie chce, jak ktoś nie ma zapału, jak Elżbieta, ona miała zapał, ona leciała, jak mówiłem, źle, dobrze, do biblioteki sprawdzić, czy on nie gada głupstw. Tutaj nikt nic nie sprawdza. Jak mi ktoś tutaj wczoraj, taki mam takiego chłopaka, teraz to on mi wczoraj mówi coś, to jest pat, wiesz co to pat? Wiesz co to pat? Pat, to, to. To ja mówię, to nie jest pat, to jest szepotanie przedsionków normalne. Ale to jest pat. Ja mówię, no chcesz, to jest, ale... Bo to trzeba, ja mówię, trzeba założyć rozrusznik i dać spokój. Nie, oni mają, oni są, oni chodzą na te kursy, tam są pewne schematy, maszyny. Bo dzisiaj mało kto umie osłuchać serce. Bo oni posyłają na, jak się nazywa, na USG i oni już mają swoje rozpoznanie, nie muszą nic robić. Mogą poglaskać, jak jest sympatyczna pani albo pan, to poglaska chorą albo chorego po ręce i wtedy jest dobry doktor. Bo głowy to już nie trzeba mieć, są maszyny. No ale zmieniło się bardzo, przecież postęp jednak, nie ma co mówić, jest ogromny. Jest ogromny, na przykład, ale postęp jest ogromny, ale jest zabójczy. Na przykład stenokardię. Każdy ból w klatce się dziś rozpoznaje jako stenokardię. Co jest w 50% oczywiście nieprawdą. Oczywiście, że ludzie się mogą mylić, ja mówię, nie trzeba robić, to nie jest stenokardia. Ale ty, wiesz, jak ktoś mówi, jak głupi wrzuca kamień do wody, to 10 mądrych go nie może wysunąć, znaleźć. Więc to jest taka sprawa. Ja powiem nie robić, a jednak ma bóle. Ja wiem na 100%, że to nie są bóle stenokardialne. Robię mój koronary, ma czyste serce, bo go boli krąg, to tam. Bez znaczenia. Jest inna medycyna i dlatego ja się już do niej nie nadaję. A ja się na tych papierkach nie znam. No ale jednak, jak ja robiłam zestawienie, to śmiertelność w zawałach była do 30%. Wtedy z prac oddziału, prawda? Był 72 rok, bądź 14%. To wtedy było 14%. Takśmy to mówili. 14%. To wszyscy podawali 3%, a myśmy podawali 14%. Tak. Trzy razy tyle. Podawaliśmy prawdziwe dane. 30% to ja nie wiem, coś może, to ja nie wiem skąd to się wzięło. Może to wcześniej było, ale od czasu, kiedy zakładano rozruszniki i tak dalej, to mieliśmy 14% śmiertelności. To jest prawdziwa śmiertelność. Po czym tam wszyscy mówili 2-3%, no bójda z szanem. Więc na tym, że, więc oczywiście, ale te wszystkie stenty, co się zakłada i tak dalej, to nie jest ta prawdziwa śmiertelność, bo prawdziwa śmiertelność w zawale jest wtedy, jest 50% zanim się jest za pogotowie. Więc to jest to są minimalne różnice. Stent zakłada, nie wiadomo czy każdy stent jest dobrze, nie, że dobrze założony. To, że przestaje boleć, to nie znaczy, że nie będzie zawału.